Tego sondażu dla faktów, ideologia gender niemal kompletnie Polaków nie obchodzi. Maciej Nosek. Studniówka wytnie gender. Niby jezioro łabędzie, ale jednak gdzieś tam się kryje brzydkie kaczątko. My się w ogóle odcinamy od tego całego gender, ponieważ nas to nie interesuje. Tyle, że faceci w różowych spódnicach trafili właśnie w środek dyskusji politycznej. No to trzeba ubrać chłopca w sukienkę, założyć mu perukę. Wystarczy wpisać gender w internecie i już się pojawia nasz filmik, co jest reklamą dla nas. Tu gender tylko jest wygłupem. Ale w Łapach już nikt się nie śmieje. Rada Miasta w przyjętym jednogłośnie stanowisku powiedziała gender stanowcze nie. Naszym zadaniem wspólnym jako wspólnoty samorządowej jest dbanie o przyszłość narodu. Na szczeblu lokalnym to najbardziej widoczne. Jeżeli pani się przejdzie w Łapach, to pani rzeczy zobaczy. Jest moda męska, jest i damska, jest ulica Tęczowa, jest też gender. To musi być gender, bo kupiłem książkę, proszę pani. A ja za to muszę dźwigać torebkę jako gender. I pewnie tak tradycyjnie pojmował gender rząd PiS. Na swoim blogu ksiądz Kazimierz Sowa podzielił się takim odkryciem. Czytam sobie od paru dni program operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-13. W rozdziale Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn znajdujemy określenia i pojęcia żywcem wyjęte z ideologii gender. Wymyślają głupoty, powiem tak szczerze. Za dużo szum chyba koło tego. Stąd może próba wyrwania się z gender Łap. Platforma Obywatelska i wszystkie inne kluby poparły nas, czyli wszyscy mają tego dosyć tutaj. W ogólnopolskim sondażu dla faktów aż 2/3 pytanych deklaruje, że cała ta dyskusja o gender jest dla nich nieważna. Za ważną uznaje ją 1/4, a co 10 Polak tematem się nie interesuje i zdania nie ma. Łapy precz od naszych dzieci. Nie w Łapach, tylko w Przeworsku poseł Beata Kempa rozpoczęła działalność latającego Uniwersytetu Antygender. Słucham cały czas o tym genderyzmie i chciałam dokładnie wiedzieć. Pytano, pani poseł, co to jest ta ideologia? Ale w takiej wymowie tego pytania jest podświadomy strach. Jest strach. I proszę państwa, on jest uzasadniony. I tylko młodzież jakoś się nie boi. Prawdę mówiąc, nie wiemy tak do końca, co to jest gender. Nie interesuje nas. Nieuświadomiona nie wie jeszcze, co dziś naprawdę powinno w Polsce ludzi kręcić. Odczyty, uchwały, stanowiska, awantury i strategie, a ile to wszystko kosztuje, czasu, nerwów i pieniędzy, no ale to przecież nieważne. Gendermeni nie rozmawiają o pieniądzach. Maciej Mazur, fakty. Jeszcze rejs, który robi wrażenie. Duma Kalew w ostatnim rejsie.